Anfield, stadion Liverpoolu, będzie dziś areną zmagań, które rozpoczną się już za chwilę. Chyba wszyscy nie możemy się doczekać rozpoczęcia meczu. Witam się z Państwem, duet komentatorski Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. W tym meczu w ramach Division Rivals emocji nie zabraknie. Ekipa Football Friends zagra przeciwko Saints. Odprawiają z kwitkiem przeciwnika za przeciwnikiem, notują świetną serię zwycięskich meczów. Czy dzisiaj pokuszą się o jej kontynuację? Dejan Kulusewski. Podanie do Romero. Lacazette. Michail Antonio. I Fernandinho. Strata, a zawinił Fernandinho. Mbappé. Gracze Football Friends przesuwają się do przodu. Pewna interwencja bramkarza. Wyciągnął się trochę, ale to przecież dla niego nie pierwszyzna. Takie interwencje, Tomku, na każdym treningu powtarza pewnie raz za razem. Dzięki temu robi to bez zastanowienia. Niełatwo przewidzieć, który zawodnik zabłyśnie w konkretnym... Ależ akcja, popatrzmy. Bramka! Mamy gola już na starcie. Dobra to prognoza na resztę meczu. Prowadzą zatem 1-0. Bardzo ładnie teraz w obronie. Znowu mogą konstruować akcję. Nobu. I podanie przejmuje Fernandinho. Będą musieli wymyślić coś naprawdę specjalnego, aby przedrzeć się dzisiaj przez taką defensywę. Znajduje tam Kyliana Mbappé. Bramkarz jest skupiony, tak się go nie zaskoczy. Krótkie rozegranie ze stałego fragmentu. I zbiega teraz w kierunku środka boiska. Ale niestety ta akcja kończy się niepowodzeniem. Fernandinho. Niepotrzebna strata piłki. Powstrzymany ten atak, ale akcja wyglądała groźnie. Muszą się bardziej pilnować. Ginola. Uwaga, okazja na remis. I gol! Wyrównująca bramka. No to teraz dopiero zacznie się prawdziwa gra. Liczę na solidną wymianę ciosów. Mamy wynik remisowy. 1-1. I Fernandinho. Fernandinho. Alexandre Lacazette. Bramka! Gol i znowu wychodzą na prowadzenie. Aktualny wynik to 2-1. Mbappé może teraz szarżować po skrzydle. Ależ to teraz zrobił. Świetna intuicja w obronie. Ależ teraz mogło być groźnie. Katastrofie zapobiegła tylko ta interwencja. Nobu. I ponownie Fernandinho. Kylian Mbappé. Prostopadłe podanie, dobrze pomyślane. Coś wspaniałego, jak ten zawodnik zachował się w obronie. Jak widać po statystykach, drużyna gości... Wrócimy do tego później, jest akcja. Odważne to wyjście, ale decyzja okazała się być słuszną. Tak, takie wyjścia często kończą się rzutem karnym, ale ta interwencja była czyściutka. Lacazette z piłką teraz.
I Aleksandr dla Gazet. Ależ doskonała sytuacja. Przeciwnicy przejmują. Po tym zagraniu piłka u Fernandinho. Zablokowany ten strzał. Przechwyt piłki w tercji obronnej rywala. Jak to teraz rozegra? Chorągiewka w górze. I to tyle po akcji. Szkoda. Akcja zapowiadała się ciekawie i bardzo niewiele zabrakło. Powrót ze spalonego był słuszny, tylko nastąpił zbyt późno. Zabrakło teraz Mbappé precyzji. Rywale przy piłce. Kimmich. Gracze Football Friends przesuwają się do przodu. Szybki doskok do przeciwnika pod jego bramką. Czasem, jak widać, się opłaca. Ależ interwencja w polu karnym. Ale strzał zablokowany. Chwila nieuwagi, strata piłki, będzie groźnie. O, bramka! Dawid Ginola! No i mamy remis, 2-2. Tylko minuta dodatkowego czasu. Michail Antonio. Arbiter kończy pierwsze 45 minut meczu rozgrywanego na Anfield. Obie ekipy zamieniły się już stronami i zaczynamy teraz drugą połowę tego meczu. Kieran Tierney. Michail Antonio. Doskonale odebrał teraz piłkę rywalowi. Ważna interwencja. Przejął bardzo groźne podanie. Teraz dobra okazja do wyprowadzenia kontry. Szkoda tej kontry, ale niestety stracili piłkę. Jak ocenisz, Jacku, występ Dawida Ginoli w tej pierwszej połowie? No, teraz zrobiło się groźnie. I gol! O rany boskie, co tu się dzieje? Kibice sprawdzają wytrzymałość naszych bębenków. Opłacało się spróbować tej akcji. Zasłużone gratulacje. Więc mamy 3-2. Joshua Kimmich. Nie przemyślał tego, to nie mogło się udać. Dawid Ginola. No i przejmuje teraz piłkę. Oj, strata piłki. Będzie okazja. No i szykuje się tutaj niebezpieczny kontratak. Teraz jest koniec. Było naprawdę blisko. Co za pech. Ta kontra to był kawałek dobrego futbolu. Szkoda, że nie uderzył nieco celnie. Dobrze wyglądał ten atak. To mogło się udać, ale piłka została przejęta. Patrick Vieira. Drużyna Football Friends nie odpuszcza. Do bramki blisko. Vieira. Ederson zalicza teraz niewiarygodną interwencję. Próba pressingu. Co zrobi? Mija obronę tym podaniem. Zapowiadała się dobra akcja, no ale niestety. Ma
Mają teraz szansę na kontratak. Szybko się skończyła ta kontra. Tracą piłkę. Piłka wprost pod nogi przeciwnika. Ma teraz otwartą drogę na skrzydle. Może atakować. Popatrzmy, bo może być teraz groźnie. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. Dobre wycofanie ze skrzydła. Próbuje teraz szczęścia. Tak jest. Ederson broni ten strzał, ależ niewiarygodna parada. Teraz z rogu na 11 metr. Wybija, ale niedobrze. Przeciwnicy nadal mogą coś z tego zrobić. No i po ataku zagrożenie minęło. Zrywają się do kontry, jaki wybiorą wariant. Wciąż mają piłkę, nadal atakują, ale tempo tej kontry wyraźnie siadło. Czy zdoła to wykorzystać? I gol! Proszę Państwa, podwyższają prowadzenie, mają teraz dwie bramki przewagi. I po tej bramce jest 4-2. Przy piłce Blon. No i znowu są przy piłce. Jamie Vardy. I chorągiewka w górze. Mamy decyzję o spalonym. No, niełatwo to było wypatrzeć. Duże brama. Ginola przy piłce. Vieira. Jest Ljungberg. Oj, mogą tego pudła potem żałować. To nie koniec meczu, ale z taką skutecznością nie będzie im łatwo odrobić dwubramkowej straty. Tierney. Fernandinho. Zdecydowane, twarde wejście teraz. Gnabry. Fredrik Ljungberg. Cudowna teraz piłka do przodu, idealna na dobieg. Niezły strzał, ale bramkarz zachowuje koncentrację. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. Vardy teraz przed szansą. Co za okazja!